Cześć, ja nazywam się Paweł Leżoch i w tym filmie pokażę ci jak utworzyć sobie stronę internetową na WordPressie z wykorzystaniem wtyczki Elementor, Elementor w wersji darmowej. W kolejnych filmach pokażę ci jakie są różnice między Elementorem w wersji darmowej i Elementorem w wersji Pro. Jeszcze kilka takich ogłoszeń parafialnych. Pod spodem znajdziesz linki do poszczególnych części tego odcinka, bo najpierw utworzymy sobie subdomenę, zainstalujemy WordPressa, będziemy tworzyć stronę, więc możesz sobie przeskoczyć do tego fragmentu, który cię interesuje. Pod spodem znajdziesz też Link do Elementora w Wersji Pro. Możesz sobie wykupić Elementora w Wersji Pro, jeżeli chcesz, poprzez ten link, to jest link afiliacyjny. Dzięki temu Ty będziesz mieć tą samą cenę, ja może dostanę z tego jakąś prowizję. Kolejna rzecz, jeżeli chcesz tworzyć strony internetowe na zlecenie dla innych, no to pod spodem znajdziesz też w opisie filmu, znajdziesz też link do bezpłatnego szkolenia, na którym pokażę Ci, od czego zacząć. Jak tworzyć takie strony internetowe dla klientów, jak możesz na tym zarabiać? Nie przedłużamy, zaczynamy. Zaczniemy od utworzenia sobie subdomeny. Co to jest subdomena? Wiesz czym jest domena? Domena to jest nazwa strony internetowej, przykładowo nazwa mojej domeny to może być strofi.pl, a subdomena to będzie wszystko to, co utworzymy sobie przed nazwą tej domeny głównej. Przykładowo nazwa subdomeny to może być paweł.strofi.pl albo klient.strofi.pl. Czyli możemy sobie utworzyć nowe strony, i to będą zawsze osobne strony internetowe. Na każdej subdomenie musimy od nowa zainstalować WordPressa, musimy od nowa zainstalować wszystkie wtyczki, wszystko robimy od nowa. Więc każda strona zrobiona na subdomenie to będzie niezależna strona internetowa. I czymś takim się zajmiemy. Żeby taką subdomenę sobie utworzyć, no to musimy znaleźć sobie maila od naszego hostingodawcy. Ja akurat mam domeny i serwery kupione w seohost.pl. Na tej stronie no i wchodzimy w sobie w maila, który od niego dostaliśmy. Twój nowy serwer został uruchomiony, tak jest tytuł wiadomości. I tutaj mamy adres panelu, th15.microhost.pl. W to sobie klikamy. Tutaj masz nazwę użytkownika i hasło. Oczywiście ja to hasło sobie zmieniłem, ale to są dane do logowania do panelu. Więc te dane sobie tutaj wpisujemy i wtedy przechodzimy sobie do tego panelu Direct Admin. Tutaj w tym panelu mamy coś takiego jak zarządzanie subdomenami. Tutaj w tym miejscu to jest, więc to sobie klikamy. I tutaj możemy sobie dodawać nowe subdomeny. Jak gdy robię strony internetowe dla klientów, robię to w ten sposób, że tworzę nową subdomenę, tam instaluję WordPressa, tworzę taką stronę dla klienta na subdomenie i później tą stronę, jak już mam ją gotową, przenoszę sobie tą stronę na domenę klienta. W ten sposób ja pracuję, tutaj sobie ukryję te wszystkie subdomeny, ja już część tutaj przed chwilą usunąłem, ale to sobie ukryję, żebyś nie widział moich klientów i dodamy sobie tutaj nową subdomenę, nazwijmy ją sobie może... Elementor.strofi.pl. Ok, klikamy utwórz. Mamy nową subdomenę utworzoną. Wracamy sobie tutaj przyciskiem Home w lewym górnym rogu. I teraz możemy sobie zainstalować WordPressa na naszej nowej subdomenie. Instalacji WordPressa jest kilka sposobów, żeby go zainstalować, ale mamy tutaj w tym naszym panelu mamy taki taki instalator, instalator tych aplikacji różnych, więc sobie zrobimy to w ten sposób przejdźmy sobie do katalogu aplikacji, tutaj wybieramy wordpress to klikamy i wybieramy instaluj te aplikacje, tutaj musimy wybrać dla jakiej domeny będziemy to instalować, ja sobie tutaj znowu to poukryję wam i wybieramy https elementorstrofipl ścieżka to usuwam, tutaj mam blog, to sobie usunę, żeby tutaj nie było nic, wersja zainstalujmy na, najnowszą, ok tutaj jakiś login i hasło administratora sobie wybierzmy. to sobie tutaj wszystko ustawiamy i klikamy zainstaluj. Chwilę musimy zaczekać, aż tutaj instalatron nam zainstaluje WordPressa na naszej nowej stronie. Gdy to będzie gotowe, przejdziemy do dalszych kroków. Ok, mamy zainstalowanego WordPressa na naszej nowej subdomenie i tutaj mamy dane, na jakiej adresie ta strona się znajduje. Przejdźmy sobie, zobaczmy jak to wygląda na chwilę obecną. No mamy tutaj ten domyślny widok, domyślny widok WordPressa po instalacji. No i tutaj też widzisz, żeby przejść do cockpitu, do musisz wybrać ten link albo sobie po prostu tutaj w pasku adresu wpisać wp. -wp admin. No i tutaj musimy podać dane do logowania, które podaliśmy przy instalacji. Logujemy się, możemy sobie zachować to hasło. Ok, jesteśmy w kokpicie naszej nowej strony na subdomenie. Kolejny krok, który możemy sobie zrobić, to zainstalujemy sobie tutaj wtyczkę Elementor. Wtyczki dodaj nową. I tutaj szukamy elementora. To jest ta wtyczka. Klikamy zainstaluj. Zainstalowano. Gdy wtyczka nam zostanie zainstalowana, musimy jeszcze kliknąć włącz. OK. No i mamy Elementora zainstalowanego. To jest ta darmowa wersja Elementora. I jak to wygląda? Elementor, czym w ogóle jest Elementor? Elementor to jest taka wtyczka, która służy do budowania graficznego stron internetowych. Elementor i motyw to są dwie różne rzeczy, bo oprócz tego, że mamy Elementora, czyli wtyczkę, Potrzebujemy też mieć jakiś motyw graficzny. Dlaczego warto korzystać z Elementora? Szczególnie jeżeli tworzymy strony dla innych, no to korzystanie z Elementora się opłaca, nawet jeżeli sobie wykupimy tą wersję Elementor Pro. No bo jeżeli sobie tutaj wejdziemy na stronę Elementora, ja to też podlinkuję w opisie filmu. W opisie filmu możesz sobie wejść na tą stronę Elementora, jeżeli sobie wykupisz przez ten link, który ja umieszczę pod spodem, pod filmem, to będzie pewnie link afiliacyjny, postaram się tam taki link wrzucić, wtedy możliwe, że dostanę jakieś tam zniżki albo jakiś tam bonus. Ty zapłacisz tyle samo, a może coś się uda żeby dla mnie tam coś wpadło. Zobaczymy, czy takie linki afiliacyjne tutaj są. No ale dobra, jak te ceny Elementora wyglądają? Mamy tego Elementora darmowego, no i tutaj mamy go ograniczonego, no bo tutaj mamy edytor co prawda, ale nie mamy tych wszystkich widżetów i tych wszystkich szablonów dostępnych. Mamy ich po prostu dużo mniej. Jeżeli chcemy sobie wykupić Elementora Pro, no to tutaj te ceny zależą od tego, na ile stron wykupimy licencję. I na jedną stronę on kosztuje 49 dolarów, na trzy strony. Ta licencja kosztuje 99 dolarów rocznie, a na 1000 stron ta licencja kosztuje 199 dolarów. Ja mam tą licencję najwyższą, czyli na 1000 stron. No jeżeli robimy strony internetowe dla innych, nam się to opłaca. No bo wiesz, nawet jeżeli sobie zainstalujesz na swojej stronie, na takiej stronie firmowej tego elementora, ja mam dwie swoje strony. No i później robiąc to dla klientów, no to nawet jeżeli zrobisz cztery strony internetowe w roku, no to i tak ci się opłaca ten pakiet najwyższy, bo on ci się po prostu zwróci. Pięć stron, no to już jesteś do przodu. A gdybyś chciał sobie kupić jakiś płatny motyw graficzny, no to najpopularniejszą stroną jest themeforest.net. To jest strona, na której znajdziesz płatne motywy graficzne dla, dla WordPressa. No i tutaj, jeżeli sobie popatrzysz, jakie są ceny tych motywów, no to zazwyczaj taki motyw kosztuje około 59 dolarów. Więc za sam motyw musisz i tak zapłacić około 60 dolarów. Ale ja nie korzystam z tych płatnych motywów, zazwyczaj korzystam z tego, z tych motywów, z tych szablonów, które już Elementor ma wbudowane w sobie więc zamiast płacić każdorazowo za jakiś motyw graficzny, możesz wykorzystywać wszystkie te motywy, które już są zawarte w Elementorze. Więc po prostu wyjdzie ci to taniej, a strony na Elementorze buduje się znacznie szybciej. Dobra, zobaczmy, jak wygląda tutaj ta darmowa wersja Elementora. Oprócz tego, że mamy Elementora, to i tak jakiś motyw graficzny musimy sobie tutaj zainstalować, więc zróbmy to sobie w ten sposób, że dajmy sobie tutaj wygląd motywy. Teraz mamy aktywny ten 2020, ale możemy sobie dodać nowy. Ja polecam taki motyw darmowy, który nazywa się Hello. Hello Elementor. Zainstaluj. To jest taki podstawowy motyw pod, pod Elementora. Ok, włączmy go sobie. No i mamy tutaj Elementora z tym motywem graficznym Hello. Jak wygląda tworzenie strony internetowej na Elementorze? Wybierzmy sobie tutaj strony, dodaj nową. OK. Dajmy sobie jakiś tytuł tej ston, strony, Start. I tutaj do góry wybieramy Edytuj w Elementorze. Elementor jest graficznym edytorem tych stron. Z lewej strony mamy tutaj całą sekcję do zarządzania. Tutaj możemy przeciągać poszczególne elementy. W lewym dolnym rogu mamy też Przycisk ustawienia. Gdy to sobie klikamy, możemy sobie tutaj zmieniać układ tej strony. Na przykład możemy sobie wybrać ten układ, elementor prezentowy. Oczywiście go nie wczytało. Jeszcze raz, przełączmy to sobie. Elementor pełna szerokość, elementor prezentowy. To będzie pusta strona, nie mamy tutaj wtedy na niej zupełnie nic. No i edycja takiej strony na elementorze może wyglądać w ten sposób, że z lewej strony z tego menu możemy sobie przeciągać poszczególne elementy. Czyli dodawać jakiś nagłówek, żeby dodać tekst. No to możemy sobie tutaj coś wpisać. Tutaj z tego menu po lewej stronie możemy sobie wszystko edytować, jak to będzie wyglądało. Jaki będzie kolor tego. Możemy sobie też jakieś marginesy edytować. Tak i możemy robić to w ten sposób. Dlaczego Elementor jest fajny? To oprócz tego, że możemy sobie tutaj budować całą stronę z takich gotowych już elementów, po prostu je przeciągać i upuszczać, to mamy coś, co nazywa się szablony. Tutaj z prawej strony mamy dodaj szablon i mamy tutaj już gotowe szablony graficzne dla różnych stron. Przykładowo, jeżeli tworzymy strony dla innych, nie wiem, może to być jakaś szkoła tańca, no to tutaj widzisz, masz jakiś Dn Studio, masz gotowy szablon takiej strony, możesz Część tych elementów wykorzystać, albo możesz w całości taką stronę sobie wrzucić. Z tym, że ten szablon jest dostępny dopiero w wersji Pro, więc tą wersję Pro polecam sobie wykupić, jeżeli chcemy takie strony robić profesjonalnie. Jakiś Barbershop To też jest w wersji Pro, ale mamy też część tych szablonów, jest dostępna w wersji darmowej. Przykładowo ten jest dostępny w wersji darmowej. Możesz sobie kliknąć wstaw. Tam pewnie będziesz musiał utworzyć sobie konto i to konto sobie tutaj podpiąć, ale taki szablon będziesz mógł sobie wstawić. Albo oprócz tego, że mamy całe szablony stron, to mamy też szablony dla bloków. Tutaj sobie kliknij do góry w tym takim podmenu, wybierz sobie bloki i tutaj część tych bloków też jest tylko dla wersji pro, a część tych bloków jest dostępna dla tej wersji też bezpłatnej. Fajnie korzystać z tych bloków, no bo takie bloki są już tworzone przez doświadczonych grafików więc masz pewność, że ten blok będzie wyglądał przyzwoicie jak to sobie wrzucisz i nie musisz mieć jakichś super zdolności graficznych. Możesz to sobie podzielić na kategorie i wybieramy sobie wstaw. No żeby to wstawić, no to musimy sobie tutaj utworzyć konto w Elementorze a no, możemy to zrobić, ja to tutaj dość szybko sobie połączę. Ok, połączę to sobie z moim kątem. Ok, mam to połączone. To sobie tą stronę przeładuję. No i jeszcze raz dodajmy sobie jakiś, może blog. Niech jest ten. Wstawmy go. No i mamy tutaj, możemy sobie te teksty edytować. No ok, tak to mniej więcej wygląda, tutaj jakieś przyciski, możesz sobie dodać odnośnik, dokąd ten przycisk makierować i z takich gotowych bloków możesz sobie swoją stronę w szybki sposób budować. Tutaj kolejny blok. tak Całkiem, o tutaj nawet możemy sobie kliknąć i zobaczyć zmiany. Sprawdźmy jak ta strona będzie wyglądała już tak, powiedzmy na żywo. No i tutaj mamy ten przykładowy nagłówek. Tutaj mamy jakąś sekcję najczęściej zadawanych pytań. Tak? W ten sposób w Elementorze szybko tą stronę możemy edytować albo możemy to sobie usunąć i możemy wrzucić jakiś gotowy szablon strony. To jest wszystko dla wersji pro, ale ten będzie dla wersji darmowej, więc klikamy sobie wstaw, czekamy chwilę i mamy tutaj utworzoną Utworzony, utworzoną praktycznie stronę internetową. Oczywiście te teksty wiesz, jak to zmienić, wystarczy to sobie kliknąć myszką i tutaj z lewej strony możesz to sobie edytować. Dajmy aktualizuj. Klikamy podgląd. No i w ten sposób szybki w Elementorze możesz te strony internetowe tworzyć. To tyle w tym krótkim materiale. Przypominam, pod spodem w opisie filmu znajdziesz link do bezpłatnego szkolenia, na którym pokazuję ci, od czego zacząć, jeżeli chcesz tworzyć takie strony internetowe dla klientów na zlecenie. Zasubskrybuj ten kanał, daj mi też proszę łapkę w górę. I w przyszłych materiałach, w kolejnych filmach skupimy się na tym, czym się różni Elementor w wersji Pro od tego darmowego i czy warto wersję Pro sobie wykupić. Jeżeli dołączysz sobie do programu szkoleniowego ZNTS 2.0, czyli zarabianie na tworzeniu stron internetowych, no to w tym programie uczestnicy. Tego programu dostają elementora w wersji Pro, dostają go w cenie, więc warto sobie też dołączyć, bo oprócz masy wiedzy będziesz mieć też tą wtyczkę i zaoszczędzisz tam sobie 200 zł. Dzięki za dzisiaj, do zobaczenia w kolejnym filmie.